Okej, okay, zaczynamy. No więc tak, 3 miesiące temu ostatnio się widzieliśmy. Od tamtej pory ani razu praktycznie nie wziąłem żadnej tabletki przeciwbólowej. Wszystko jest idealnie. Bark od kuli zawsze w górze pracował, nie? Teraz troszeczkę zaczyna pobolewać po tym czasie, no i biodro mi trochę do tyłu ucieka, no ale to przez najparaże to jest jasne, z tym jest chyba wiadome, nie? No. Po prostu włóczę tą nogę za sobą, to automatycznie ciało mi się skręca. Ale po tym, co mi ostatnio zrobiłeś, to ja ci powiem, kurde, byłeś moim idolem, teraz jesteś moim Bogiem, kurde. Tak, przez ten. To nie. Naprawdę mogę ci to powiedzieć. No człowiek, przez 9 lat leciałem na opiatowych tabletkach przeciwbólowych. Po wizycie u ciebie wszystko odstawiłem, ja nic nie biorę teraz przeciwbólowych. A ćwiczyłeś coś też, co ci pokazaliśmy? Trochę tak, nie będę się oszukiwał, że trochę to zawaliłem, bo miałem na głowie za dużo rzeczy. Ale teraz wracasz do tego, tak? To jest bardzo ważne. W twoim stanie akurat to ćwiczenia są ważne, ale u ciebie ważne jest, żebyś ulgę poczuł i żebyś mógł żyć, no, tak jak teraz właśnie, o tym mówimy, no, i tobie będzie takie coś potrzebne co jakiś czas. Bo największy dyskomfort to jest właśnie, kurde, ciało, nie? Bo to, co się stało u ciebie, ja pamiętam, że nożem zostałeś potrącony, tak, przez to uraz kręgosłupa, przez to jesteś prawą stronę w ogóle, niedowład totalny, tak, i na to, że wiesz, że masz to i że zrobiliśmy zabieg i że trochę tam ćwiczysz i jakoś tak po prostu nie musisz brać żadnych opiatów, jakichś innych rzeczy i funkcjonujesz na tyle, że bólu nie masz, to jest już coś bardzo dobrego. Zgadza się. Przede wszystkim mam w tygodniu 2 razy kręgę, gimnastykę i ergoterapię. Nie? Tak. To też mi pomaga. Oczywiście, to dalej robić. To w swoim przypadku dalej robię cały czas. Samo to, że chodzę, jakoś się poruszam, to już dla mnie to jest samo to w sobie treningiem. Nie? Tak. Bo normalnie to ja nie czuję ciała od barków do dołu. Nie? Tak. To jest troszeczkę ten, ale jak jej użyłeś, to chłopie na kolana narody, nie? Dobrze. Okej, okay, no to co? To lecimy dalej. Co jakiś czas po prostu rób sobie regularnie termin tutaj, żeby ciebie trzymać po prostu na chodzie, nie? Żeby było dobrze, byś nie popadł znowu w to samo. Najważniejsze jest, nie? Bo ten ból to doprowadzał do tego, że mi się kompletnie nie chciało wstawać. Nie? No. A przed tym też miałeś fizjoterapię, ergoterapię, ale miałeś cały czas te bóle, a więc no powiem ci jest inaczej. Że na drugi dzień po wizycie u ciebie miałem zakwasy. Zakwasy swoją drogą, ale miałem też ergoterapię w domu. No. Do mnie do domu przyjeżdża dziewczyna taka i powiedziała, co jej opowiedziałem, zobaczyła, jak ja funkcjonuję, moje ciało wyprostowane, bo mu powiedziała dla mnie wprost, mówi, kurde, Maciej, mówi, ja nie wiem, co on ci zrobił, ale mówi, kurde, ja przez 5 lat nie byłabym w stanie zrobić tego, co on zrobił w 40 parę minut. Pod Bogiem ci mówię, na drugi dzień to była opinia mojej terapeutki, nie? Super. Ale wiesz, co jest najważniejsze? Nie w tym, co ja potrafię zrobić i tak dalej, tylko że to, co mogliśmy z tobą zrobić, że to ci pomogło i ona miała łatwiejszą pracę po tym, bo mogła więcej z tobą robić, tak? To jest najważniejsze. Od razu sama powiedziała, że mięśnia są luźniejsze w tych punktach, tych neurologicznych, tak, takich, gdzie te spięcie całe jest, to mówi, że bardzo luźne ciało mi się zrobiło, nie? Super. Największy problem miałem z kręgosłupem i ta strona pleców, nie? Prawa strona, gdzie słaba muskulatura jest, nie? Tak. Super. Mógłbyś nam pokazać na chwilę jeszcze raz, żeby dla tych, którzy nie widzieli twój pierwszy filmik, jak chodzisz, tak? Bez kuli, no tak, wiesz, chociaż w domu nie używam kuli. Wcześniej było coś takiego, jak do ciebie przyszedłem, ja tak mam zarzucałem. No, a teraz? Ja mogę idzie prosto. Biodro mam nastawione, wiesz? Super. To teraz zauważyłem, że znowu mi troszeczkę do tyłu ucieka. To znaczy nastawione, nie jest nastawione, ale mięśniowo po prostu. To jest ciężko to wszystko wytłumaczyć tak, co do punkt po punkcie i to jest właśnie to, co niektórzy sobie używają. Ale ja nie umiałem czegoś takiego zrobić, nie? Ja nie potrafiłem kucnąć. Tak. Chłopie, ja nie potrafiłem się schylić. Kto mówi, w jakimś takim bezrzunek, kurde, się schylić tak, kurde, płacami do podłogi na prostych kolanach. Dzięki. Usiądź sobie. Tak. To jest bardzo, to cieszy mnie to bardzo. Ja jestem przeszczęśliwy, nie? I co chciałem ci powiedzieć, to nie jest tak, że idzie wszystko punkt po punkcie wytłumaczyć w 100%, nie? Tu musimy, często jest po prostu hipotetycznie, hipotezy się postawia i jak najwięcej faktów fizjologicznych i przez badania naukowe się zbiera, żeby potwierdzić to, co tutaj robimy. No i to, co tutaj jest robione, jest mocny impuls neuromuskularny, który po pierwsze przez miotatyczny inwersywny refleks luzuje twoje mięśnie, po drugie daje mocny impuls do mózgu, do kory sensorycznej, kory motornej, czyli podejrzenie jest takie, szczęścia. Tak, nie tylko o hormony, tylko podejrzanie jest takie, że
kiedy nie masz tego długi czas, a daje ci bardzo szybki, mocny impuls, że natychmiastowo dochodzi do pewnej części, do neuroplastyki, tak, w naszej głowie. Neurony się ze sobą łączą i inne areały są uaktywnione. Nerwy jakoś tam odbudowują, bo one się cały czas odbudowują. To jest to, co ja ci mówię. Neurony się łączą ze sobą i inne areały w głowie potem są uaktywnione. I podejrzenie, hipotetycznie, teraz patrząc na to, jest, że właśnie HVLA, chiropraktyka, w taki sposób, jak ja to wykonuję, takim szybkim impulsem, daje może nie przy każdym, ale przy dużej ilości ludzi, bo ja widzę, co tu jest, też przy neurologicznych sprawach, daje jakąś część natychmiastowej neuroplastyki. I przez ćwiczenia możesz to trochę wypracować. Inaczej ciężko to wytłumaczyć, że tylko i wyłącznie przez luzowanie mięśni ty teraz lepiej chodzisz, bo ja pamiętam, jak chodziłeś ostatni raz. A nie ćwiczyłeś codziennie, tak? Także przy niektórych przypadkach na pewno coś w ten kierunek będzie, ale nie mogę to w 100% powiedzieć, bo to jest na to patrzone hipotetycznie teraz. Nie mogę potwierdzać, jak nie ma w 100% potwierdzenia. I to wszystko nie zejdzie mnie, no bo to gdzieś tam popsute w środku. Nie, ale powiem ci szczerze, jest uraz twojego kręgosłupa, to jest motoryczny ten, zawsze się mówi, że jeśli jest motoryczne przecięcie i tak dalej, to tam nic nie wróci, ale nie jest całkowite przecięte, tak, może dojść do neuroplastyki i przez ćwiczenia, które ciągle robisz, może się coś tam polepszyć jeszcze, na pewno nie będzie nigdy już tak, jak było, tak, nigdy w życiu tego nie będzie, ale każde małe polepszenie jest duże. Po 9 latach, kurde, każde małe polepszenie już jest dobre. Dobrze, ja się cieszę, nie? To działamy teraz dalej. Lecimy dalej. A Niki trochę pomoże. Dzięki.